Witamy z hali budowlanki w Radomiu na 14. spotkaniu Mistrzostw Polski do 20 lat w koszykówce chłopców. To mecz pomiędzy SKS-em Starogard Gdański a ŁKS-em SMS-em MG13 Łódź. Wynik 48-37 w tej chwili dla zespołu SKS-u Starogard Gdański. A stawką meczu jest piąte miejsce w Polsce. Zespoły zajęły w rozgrywkach grupowych trzecie miejsca i dlatego dziś grają o miejsce piąte czempionatu kraju. To oczywiście stawka bardzo duża, bo piąte miejsce no, to miejsce znaczące. Chociaż oczywiście na pewno zespoły wolałyby grać w półfinałach i marzyć dalej o medalach. W tym roku tak się ułożyła siła gry, że cztery najlepsze zespoły tych mistrzostw były jednak zdecydowanie najlepsze. Właściwie z tej dolnej czwórki tylko zespół ze Starogardu Gdańskiego nawiązywał walkę z najlepszymi i był nawet bliski sprawienia niespodzianki. Ostatecznie jednak do półfinału awansował Trefl Sopot i Basket Poznań, a zespół ze Starogardu musi zadowolić się grą o piąte miejsce. Na razie jest bliski wykonania planu zdobycia piątego miejsca, ale na razie jeszcze mecz nie jest przesądzony. To dopiero połowa spotkania. 48-37 dla zespołu SKS-u. Po tym meczu odbędą się już mecze półfinałowe, z których dwie drużyny awansują do finału, a zespoły pokonane zagrają o trzecie miejsce i brązowe medale. Te mecze o medale zaplanowane są na niedzielę. Tymczasem w akcji zespół SKS-u Starogard Gdański 11 punktów przewagi. W tej kwarcie jeszcze bez punktu. No i nie zdążą chyba wykonać, to tak jest. Szybka kontra ŁKS-u i dwa punkty. No tutaj zagapili się chłopcy z SKS-u. Aleksander Fabiszewski nie miał problemu. Przepraszam, to był Patryk Wal, nie miał problemu ze zdobyciem punktów dla ŁKS-u. 9 punktów straty. No, tam trwa zacięta walka pod koszem. No, tym razem błąd ŁKS-iaków. I punkty dla SKS-u. Punkty zdobywa Kacper Radwański. Kowalczyk dopiero, a teraz Kowalczyk znowu pod koszem i są punkty. I po faulu. Na linii rzutu Robert Kowalczyk. Celny rzut, 50-42 dla SKS-u. Tym razem Kowalczyk niecelnie. Druga szansa będzie, będzie. To ciekawe, w pierwszych dwóch kwartach
punkty, tak zwane drugiej szansy, zdobywali tylko Łodzianie. Ta sztuka ani razu nie udała się zespołowi SKS-u. Niecelny rzut, zbiórka w obronie i w akcji ŁKS. No niecelny rzut. Chyba się trochę pośpieszył zawodnik ŁKS-u teraz. Mogli to spokojnie przygotować na akcję. No ale cóż, ryzyko czasami się opłaca. No jak na razie SKS miał najlepszy okres gry w pierwszej kwarcie, kiedy prowadził już 15-0. I w zasadzie ten wynik, który w tej chwili widzimy na tablicy 50-42, to jest pokłosie tego fatalnego początku dla ŁKS-u. Później mecz się wyrównał, ale ta strata jest ciągle trudna do odrobienia. Do 42. Morawiec trafił. Za chwilę spróbuję jeszcze raz. Kolejny raz trafia. Dawid Morawiec. Jeden z podstawowych zawodników ekipy ŁKS-u i wynik 50 do 44. Przewaga topnieje. Tylko 6 punktów. No, był to chyba raczej rzut, że wyszło na podanie. I piłka dla ŁKS-u, no tutaj ławka rezerwowych wyraźnie ożywiona. Szansa na kolejne punkty. No, próbował to Morawiec teraz. Sam załatwić sprawę, chyba trochę pochopnie. Punkty zdobywa dla SKS-u Mateusz Meger. Od tablicy. Patryk Wal. 52 do 46. I 6 minut do końca trzeciej kwarty. Przeda się pod kosz. Zawodnik SKS-u, no, nie trafił, ale zdołał zebrać piłkę. No i piłka jednak po stronie ŁKS-u. Szybka akcja, no, czy opanuje piłkę? Nie zdoła chyba, nie, aut, tak. Szybka kontra i spokojnie Robert Kowalczyk umieszcza piłkę w koszu. 52 do 48. Tak krok po kroczku i ŁKS jest coraz bliżej SKS-u. No, taki niedolot można powiedzieć. Piłka pada łupem Morawca.
faulowany zawodnik ŁKS-u. Trzeci faul w tej kwarcie koszykarzy ze Starogardu. No i trener ze Starogardu, trener Piotr Zych, prosi o czas. To pierwszy czas w tej kwarcie. Szkoleniowiec no trochę rozczarowany postawą swojego zespołu. Niewiele brakuje, ta przewaga z początku spotkania może zostać roztrwoniona. Czasem widzimy, że zawodnik SKS-u Piotr Bieliński wciąż nie może wrócić na parkiet z uwagi na kontuzjowany nos. Kontuzja nastąpiła na początku drugiej kwarty i koledzy muszą sobie radzić bez niego. Do końca trzeciej kwarty 4 minuty 58 sekund. Wynik meczu 52-48 dla zespołu SKS Starogard Gdański. Ale biorąc pod uwagę tylko trzecią kwartę, SKS przegrywa 4-9. Do 11, przepraszam. 4-11. Jak ta piłka wypadła z tego kosza. Prawa fizyki są nieraz bardzo dziwne. Mamy dwa punkty, zaliczone czy nie? Faul. Mamy punkty zaliczone i jeszcze rzut. 52-50. Trafiony. 52-51. Mecz staje się bardzo ciekawym widowiskiem, a zespół ŁKS-u pokazuje, co to znaczy walka do końca. Morawiec. Ach, kapitalne trafienie. Dawid Morawiec pokazał teraz, na czym polegają efektowne rzuty z dystansu. I po raz pierwszy w tym meczu ŁKS wychodzi na prowadzenie. 54-52, ale dla ŁKS-u. Marcin Słowikowski tu miesza pod koszem. No i zdobył punkty. Rezerwowy SKS-u. Remis, 54-54. Na raty próbowali, nie udało się. Dwukrotna dobitka, nie przeszła skutku. Nowe siły w zespole SKS-u. No ale dlaczego mieli jeszcze raz 24 sekundy? No.
okres chaotycznej, nerwowej gry. 54-54, do końca kwarty 2 minuty 40 sekund. No, obrona dała dobre rezultaty. Walka jak w rugby. Zaśmiał się tam zawodnik z numerem 7. Marcin Słowikowski. Nadal remis po 54, a do końca kwarty już tylko 2 minuty meczu, 2 minuty gry. Znowu nieskuteczna akcja zespołu SKS-u. Przejmują piłkę zawodnicy ŁKS-u. Morawiec, zgrywający ŁKS-iaków. No, do końca tylko 4 sekundy. No, zwlekał z rzutem, zwlekał i rzucał w ostatniej chwili. Trudno w takiej sytuacji o odpowiednią precyzję. W tej chwili rzut rzeczywiście był taki trochę żartobliwy, można powiedzieć. Zawodnik był tak, jakby nie zjadł śniadania dzisiaj. No, od 2 minut żaden zespół nie potrafi zdobyć punktu. Chęci dobre, ale wykonanie nie za bardzo. I punkty dla ŁKS-u. 56-54. Kowalczyk. No, w efektowny sposób zdobywa punkty. Pokazał, że wie, na czym polega walka pod koszem i jak mijać przeciwników. I remis po 56 do końca kwarty. Już tylko 16 sekund. Czy zdążą jeszcze wykonać akcję rzutową zawodnicy ŁKS-u? Czekają do ostatnich sekund. Morawiec. No próba, nie, to była nieudana próba. Metr od kosza piłka wylądowała. Ułamek sekundy do końca kwarty. Będzie musiał zawodnik rzucać. No, trafił w obręcz, ale to nie przynosi punktów oczywiście. Remis 56-56 po 3 kwartach meczu. Za chwilę rozpocznie się 4. kwarta. Krótka przerwa między kwartami. Stawką meczu jest, jak przypominamy, 5. miejsce w Polsce. Mistrzostwa Polski odbywają się w Radomiu od środy. Po raz pierwszy taka impreza koszykarska ma miejsce w tym mieście. To z pewnością zasługa dobrze rozwijającej się koszykówki w Radomiu. Od kilku lat drużyny z tego miasta osiągają znaczące wyniki w rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że przed rokiem młodzicy Piotrówki Radom zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski, a ich trenerem był Dawid Mazur, który tutaj z nami komentował przez kilka dni większość spotkań. Dawid Mazur jest koordynatorem koszykówki młodzieżowej w Radomiu, ale również jednym z asystentów Wojciecha Kamińskiego przy prowadzeniu ekstraklasowej Rosy S.A. Radom. Mamy już statystyki 3. kwarty meczu. Wynika z nich to, że ŁKS dominuje w
akcjach po szybkim ataku, w szybkich atakach. Zdobył w ten sposób już 20 punktów, podczas gdy SKS tylko 5. Również pod względem zdobywania punktów tak zwanej drugiej szansy dominują ŁKS-iacy, zdobyli 9 punktów w ten sposób, a co ciekawe, SKS nadal po tej stronie ma 0 punktów. Być może to jest właśnie przyczyna, że zespół ze Starogardu roztrwonił całą przewagę. W każdym razie na razie mamy remis 56-56 i ostatnie 10 minut gry przed nami. Ostatnie 10 minut meczu o 5. miejsce Mistrzostw Polski juniorów starszych do 20 lat. W akcji SKS. No, zgubił w piłkę w jakiś chyba w sobie tego wiadomy sposób. Później faul i piłka, akcja przenosi się na stronę SKS-u. W tym roku Mistrzostwa Polski wyróżniały się jeszcze czymś nietypowym. Tym, że wszystkie mecze transmitowane były na żywo w przekazie internetowym. Realizacją tego projektu zajęła się radomska telewizja kablowa Adami. Mecze półfinałowe i finałowe dodatkowo będą rejestrowane i będą jeszcze wielokrotnie retransmitowane na antenie telewizji Dami w Radomiu. Tymczasem internauci w całej Polsce mogą oglądać mecze na żywo. Obecnie trwa spotkanie SKS-u Starogard Gdański z ŁKS-em SMS MG13 Łódź. Remis 56-56, stawka meczu to 5. miejsce w Mistrzostwach Kraju. Robert Kowalczyk zdobywa punkt pierwszy z rzutu wolnego. ŁKS obejmuje prowadzenie 57-56. Powtórka. Tak jest. 58-56. Robert Kowalczyk to jeden z liderów zespołu łódzkiego. Człowiek, na którego koledzy zawsze mogą liczyć. Dysponuje dobrym rzutem. Piłka dla SKS-u. Łodzian wyraźnie poirytowany. No, taka tutaj akcja akrobatyczna, bym powiedział. No, ale teraz zawodnik SKS-u Kacper Radwański zaimponował kapitalnym trafieniem z dystansu. Punkt przewagi SKS-u. Morawiec czeka na piłkę, ale tym razem koledzy potrafią sami rozgrywać. No i proszę, są punkty. Wojciech Piera z bliska trafia do kosza. Skuteczna obrona, Morawiec już wyprowadza atak. Próbuje za 3 punkty. Kapitalny rzut. Czekał na brawa Morawiec, oczywiście otrzymał. I 63-59 dla Łodzian. I kolejna akcja, no ale teraz Morawiec się trochę zagapił. Czas dla SKS-u, nic dziwnego. To drugi czas w tej kwarcie. No ale jak się przegrywa, prowadząc wcześniej 15-0, to rzeczywiście można się zirytować. Przypominam, że trenerem SKS-u Starogard Gdański jest Piotr Zych. To
trochę niespodziewanie SKS spuścił z tonu, bo początek meczu miał bardzo dobry, później kontrolował sytuację, ale już w trzeciej kwarcie zaczął tracić tą przewagę. No ale jeszcze nic straconego. 59 do 63. Teraz przenosimy się na ławkę drużyny ŁKS-u. Tam trener również udziela ostatnich instrukcji. Zbliża się sędzia, zagląda, patrzy, czy już daje sygnał sędzia, żeby kończyć przerwę. I wracamy na boisko. Ostatnie minuty zapowiadają się pasjonująco. To mecz o piąte miejsce mistrzostw Polski juniorów starszych do 20 lat. A wynik meczu tak się układa, że zapowiadają się nie lada emocje. Ataku ŁKS prowadzi 4 punktami, 63 do 59. Przewrócił się tam. Oj, przy starogardzie mówiłem. ŁKS powiększa przewagę. W tej chwili jest to już... Na tablicy wyników jeszcze nie jest wynik zmieniony, ale to jest... W akcji SKS. ...66 do 59 dla ŁKS-u Łódź na niespełna 6 minut i 30 sekund do końca meczu. SKS roztrwonił przewagę, teraz szuka rozpaczliwie punktów, no ale po takich akcjach trudno spodziewać się zdobyczy punktowej.
i 2 punkty dla UKS-u. Do 68. SKS próbuje odrabiać straty. Do 61. No teraz UKS zaczyna dominować. Czy SKS jeszcze zdoła podnieść się z kolan? No, na pewno nie przy takiej grze. Chyba trochę opadli z sił zawodnicy SKS-u. Toczyli w grupie zacięte boje. I dzisiaj to widać. Morawiec. Piłka wpada do kosza. 73-61. 12 punktów przewagi. I przerwa dla zespołu SKS-u Starogard Gdański. No, trenerzy będą starali się, szukają ostatniej szansy na zmianę oblicza tego meczu. A tu jakaś awaria na ławce rezerwowych SKS-u. Nic tam się złego nie stało, po prostu krzesła poleciały jak klocki. Kilku zawodników zapoznało się z parkietem. Ale na szczęście nic nikomu się nie stało. Trenerem MKS-u jest Piotr Zych. Przekazuje tutaj ostatnie instrukcje, ale on jeszcze w razie czego będzie mógł brać czas, ale na razie nie ma potrzeby, bo jego zespół wysoko prowadzi. Natomiast zespół SKS-u, prowadzony przez Krzysztofa Piątkowskiego, no ma spore problemy, bo trener wykorzystał już wszystkie czasy. Zatem już szkoleniowiec nie będzie mógł przerwać meczu w złym momencie. Zawodnicy jego podopieczni przegrywają 12 punktami. Pięć przewinień po stronie SKS-u, a tylko jedno po stronie ŁKS-u. To też o czymś świadczy. Najwyraźniej zawodnicy ze Starogardu Gdańskiego po prostu opadli z sił. No, ekipa SKS-u, no może nie spasowała, ale nie widać u nich tego ognia, co wcześniej.
Morawiec wyprowadza atak ŁKS-u. Piłka już trafiła do Piery. Ten Brodacz z czternastką. I Morawiec za 3 punkty, proszę bardzo. Ten zawodnik ma opane one dwie rzeczy, rozgrywanie i rzucanie za 3 punkty. 76-61. No srogi remarz biorą łodzianie za niepowodzenia z początku meczu. Piera schodzi, za niego wchodzi zawodnik z numerem 20. To Aleksander Fabiszewski. No i kolejne punkty dla ŁKS-u. Proszę bardzo. Robert Kowalczyk niezwykł marnować takich okazji. 78-63, czyli mamy w tej chwili 15 punktów przewagi łodzian. No, patron SMS-u łódzkiego Marcin Gortat byłby dumny, patrząc na poczynania swoich podopiecznych. Przypominamy, że Marcin Gortat jest opiekunem całej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Tym razem rzut niecelny. Do końca 2 minuty i 9 sekund. 78-63 dla Łodzi. Trener Zych desygnuje na parkiet z powrotem Wojciecha Pierę. Schodzi Aleksander Fabiszewski. Schodzi też Robert Kowalczyk. Z 78-66 dla chłopców z SMS-u z Łodzi. Piera. Już, no ale niecelne podanie, takie chyba zupełnie niepotrzebne w tej chwili, to było takie nieprzemyślane zupełnie. No ale bez konsekwencji na razie, chociaż druga szansa jest, uwaga. No i teraz wreszcie rzut, druga szansa wykorzystana. A celnym rzutem popisał się Kacper Radwański. 78-70, do końca półtorej minuty. To jeszcze jest do odrobienia. Od razu trener ŁKS-u podenerwowany, no cisnął tam krzesłem, które się złożyło. Dobrze, że nikogo w nogę krzesło nie trafiło. Trener tutaj wyraźnie poirytowany, chociaż jego zespół prowadzi, ale kilka błędów w końcówce, takie niepotrzebne rozluźnienie. I od razu trener się zirytował. Zawodnicy powinni wiedzieć, trenera nie trzeba denerwować, po prostu trzeba dobrze grać. Trwa narada, trener trochę się uspokoił. Pokazuje, co ma kto zrobić w ostatnich sekundach spotkania. No strach pomyśleć, co by się nie daj Boże stało, gdyby ŁKS roztrwonił tą przewagę. Lepiej nie mówić. W zespole z kolei za chwilę przeniesiemy się na stronę SKS-u. Tam też ostatnie dyrektywy wydaje szkoleniowiec. Tylko co on może zrobić w tej sytuacji? No może zachęcić zawodników. No to jest właśnie kilka akcji.
i powiedzieć, że trzeba walczyć do końca. Do końca spotkania minuta i 30 sekund i 800 sekundy. Wynik meczu 78 do 70 dla ŁKS-u. No, gdyby ta piłka wpadła do kosza, to jeszcze mogą, no natomiast tutaj faulują zawodnicy z KS-u. Wolą, żeby ŁKS-ety rzucali rzuty wolne, niż zabrali punkty z akcji. Zawsze mogą coś spróbować przy rzutach wolnych. Tylko, że rzuca teraz Morawiec, a on do tej pory raczej dobrze sobie radził z rzutami wolnymi. No, dał szansę przeciwnikom. Wlał w serce trochę nadziei. Trafił. Tym wyraźnie uspokoił swojego trenera. 79 do 70. Czas szybko ucieka. No, punkty dla SKS-u. 79-72. 7 punktów przewagi. Nic dziwnego, że SKS stara się walczyć o piłkę już na połowie pod koszem przeciwnika. I przenosimy się. Dwa rzuty wolne. I tak może teraz to wyglądać długi czas, dlatego że SKS będzie stosował taktyczne faule zapewne. A ŁKS będzie urywał po te kilka sekund. Koszykówka to jest taka specyficzna gra, w której faul w zasadzie w końcówkach traci jakby znaczenie czegoś nagannego. Jest po prostu elementem taktyki. Może nie powinno się nazywać faulem. Piera zdobywa punkty 80 do 72, a do końca już tylko minuta i 9 sekund. No i kroki, w takim momencie szkolny błąd. No widać, że zawodnik jest rezerwowym w zespole SKS-u. Kolejna przerwa. Tym razem poprosił o przerwę trener ŁKS-u. To długi czas w tej kwarcie. W zasadzie ta przerwa nam chyba nie jest bardzo potrzebna, ale trener ŁKS-u woli chuchać na zimne. 8 punktów to jest dużo na minutę do końca, ale w koszykówce nie takie rzeczy się zdarzały. Sytuacja jest dość stabilna po stronie Łodzian. Żaden z zawodników nie ma jeszcze 4 fauli. Nie będzie musiał opuszczać boiska. Po stronie SKS-u już 2 zawodników wyleciało z gry za faule. Za chwilę ostatnie sekundy spotkania o 5. miejsce Mistrzostw Polski pomiędzy ŁKS-em i SKS-em Starogard Gdański, a później już emocje związane z półfinałami. Najpierw Rosa Radom zagra z Trefnem Sopot, a później o 16.45 mecz Basket Poznań Zastal Zielona Góra. Oba mecze zapowiadają się na nie lada atrakcje dla kibiców. Ale zobaczmy, jak zakończy się mecz ŁKS-u z SKS-em. Piłka z boku. No i faul zgodnie z przewidywaniami. I rzuty osobiste. Teoretycznie jest minuta do końca i 4 sekundy, a w praktyce może to być nawet, nie wiem, może iść 10 minut. Zwłaszcza, że Morawiec podłuje. No, drugi czuje, że będzie celny, bo on tak pół na pół. Tak jest. 81-72. Szybki. No, faul w ataku oczywiście. Wpadł zawodnik SKS-u jak taran. Szeregi obronne. No w ten sposób to SKS na pewno nie odrobi strat, bo faule faulami, ale lepiej trzeba zdobyć punkty. Do
końca 59 sekund. Wynik meczu 81 do 72 dla ŁKS-u. To takie trochę dziwne spotkanie, w którym połowa pierwsza należała zdecydowanie do chłopców w białych koszulkach, czyli SKS-u Starogardański, natomiast później rolę dyrygentów przejęli łodzianie. To przejęli na tyle skutecznie, że wyszli na wysokie prowadzenie. 81 do 82. Mecz o piąte miejsce Mistrzostw Polski stoi na wyższym poziomie niż mecz poprzedni o siódme miejsce. To nie powinno nikogo dziwić, ale można spodziewać się, że mecze półfinałowe będą stały na jeszcze wyższym poziomie, który może nawet dorównywać rozgrywką pierwszej ligi męskiej. Dwa celne rzuty Morawca tym razem, 83 do 72. No, chyba coraz mniejsze szanse mają zawodnicy SKS-u, zwłaszcza, że już zaczęli pudłować i chyba już w tej chwili ręce mi opadły i raczej już mają dosyć tej gry. Chociaż jeszcze tu 13 sfalowała. 47 sekund do końca meczu. Dwa rzuty wolne. Morawiec już na linii rzutu. Schodzi Piera. Wchodzi Fabiszewski. Już tutaj trener Zyk gratuluje zawodnikowi. Już wie, że to za chwilę będą się cieszyć z piątego miejsca w Polsce. Morawiec trafia. Zawodnik już jest rozluźniony, spokojny. 12 punktów przewagi to w tym meczu nie do odrobienia. Jeszcze raz celnie. No, czyściutko ta piłka wpada. 85 do 72. Prowadzi ŁKS Łódź w starciu z SKS-em Starogard Gdański w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Polski juniorów starszych. Nie, no niepotrzebny zupełnie fal w tej chwili, bo bez sensu. Więcej by zyskali łodzianie, gdyby ta akcja poszła dalej i nawet stracili kosze, bo... Takie punkty na pocieszenie w wyniku meczu już nie zmienią zwycięzcy, ale oczywiście zawsze to większa satysfakcja zdobyć więcej punktów. 85 do 75 na kilkanaście sekund przed końcem. Za chwilę ŁKS będzie świętował zdobycie piątego miejsca w Polsce w kategorii do 20 lat. Już chłopcy ŁKS-u wstają, odliczają 3 sekundy, 2, 1, 1 i koniec meczu. 85 do 75 ŁKS pokonuje SKS Starogard Gdański. To może pewna niespodzianka. ŁKS zdobywa piąte miejsce w Polsce, SKS musi zadowolić się szóstą pozycją. Przypominamy, że wcześniej w pierwszym dzisiejszym meczu, poczekamy jeszcze, kto będzie MVP tego spotkania. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu Start Lublin uległ AZS-owi AGH Alstom Kraków. Także dla AZS-u miejsce siódme w turnieju, a Start Lublin zajmuje miejsce ósme. Za chwilę zobaczymy, kto został MVP tego turnieju. No tak, zgodnie z przewidywaniami MVP meczu zostaje zawodnik otoczony numerem siódmym. To jest Dawid Morawiec, rozgrywający ekipę ŁKS-u. A my zapraszamy już na kolejne spotkanie. Będzie to tym razem już półfinał. Mecz o początek w 14.30 pomiędzy Rosą Radą a Treflem Sopot. A teraz nastąpi półgodzinna przerwa.